Zespół Internal Quiet powstał w maju 2011 roku w Aleksandrowie z inicjatywy Sławomira Papisa i Andrzeja Kostrzewy. W latach 2011-2013 grupa zagrała kilkanaście koncertów, dzięki którym zdobyła niezbędne doświadczenie sceniczne i klubowe. Nazwa Internal Quiet przyszła mi na myśl parę lat temu i było to takie jakby, można powiedzieć, odniesienie do stanu świadomości muzycznej, mentalnej, czyli taki chęć osiągnięcia tego spokoju wewnętrznego. Przełomowym momentem dla Internal Quiet okazał się festiwal Summer Dying Cloud w 2012 roku, gdzie zespół, prezentując jeszcze instrumentalne wersje swoich nagrań, otrzymał doskonałe recenzje od publiczności, jak i zgromadzonych mediów. Można powiedzieć, że do Internal Quiet trafiłem z pozycji fana, ponieważ poprzedniego wokalistę znałem od ładnych kilku lat. Zaprosił mnie któregoś razu na koncert swojego zespołu. Poszedłem, spodobało mi się, to było takie wow, o kurczę, jak oni grają. Nie znam kapeli w Polsce, która by tak grała. To jakby spowodowało też powstanie kilku nowych nagrań, które jakby już w fazie komponowania wiedziałem, o czym one mają być tak naprawdę, o tym spokoju, o tym oczyszczeniu duszy. I stąd później teksty, które powstały parę lat później, bo niektóre z tych nagrań, które są na płycie, mają nawet i 12 lat. Dwudziestego sierpnia zespół wydał debiutancką płytę. Muzykę sekstetu można opisać jako połączenie klasycznego hard rocka i heavy metalu. Płyta When the Rain Comes Down jest to dźwiękowy zapis kilkuletniej pracy zespołu całego Internal Quiet. Wszyscy braliśmy udział w aranżacjach tych nagrań. Wszyscy muzycy Internal Quiet brali udział jakby w układaniu tych wszystkich linii melodycznych. Teraz przed zespołem długa trasa koncertowa, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia i zakończy w połowie stycznia. Już w najbliższą niedzielę Internal Quiet zobaczymy w Łódzkim Domu Kultury. Mamy teraz do zagrania bardzo dużą trasę koncertową jako gość specjalny zespołu Turbo. Gramy prawie 40 koncertów. W zasadzie po całej Polsce. Tak, po całej Polsce, kilka festiwali. Będziemy grali w Łodzi. Na pewno w Waszej okolicy się znajdziemy. Bądźcie tam z nami. Koniecznie musicie poznać naszą płytę. Nie wszystko z tej płyty będziemy grali na koncertach. Zespół na niedzielny koncert przygotował dla Państwa dwie bezpłatne wejściówki. Aby je otrzymać, trzeba wejść na oficjalne konto facebookowe Internal Quiet i we wiadomości wspomnieć o bilecie. I found you, and I finally...